Siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku, jak w sumie cała aktualizacja, odbierzemy sobie nową postać. Jest już Berry dostępny, także zaraz odbiorę kredyty i go wymaksuję. Ale na samym początku, jeżeli takie odcinki z odbierania postaci wam się podobają, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. Pamiętajcie również, że w tym odcinku możecie zgarnąć zupełnie za darmo skina do Bonnie. Wystarczy, że hasło, które jest ukryte w tym odcinku, wpiszecie w komentarzu. Ja oczywiście co odcinek losuję i wrzucam po prostu zwycięzcę do odcinka. Teraz też zapomniany zwycięzca z poprzedniego odcinka, właśnie tego skina do Bonnie, pojawi wam się na ekranie. Także jeżeli oglądasz odcinek, zgłoście koniecznie w komentarzu właśnie po tego skina. A teraz na ekranie też pojawia się wam drugi zwycięzca. Jest to zwycięzca skina do Bulla, Minotaur Bull. Też z poprzedniego odcinka konkurs, także jeżeli oglądasz ten odcinek, odezwij się w komentarzu, bo odbiór tego skina. A teraz jak już mamy tutaj, że tak powiem, formalności za sobą, przejdźmy sobie do odebrania i wymaksowania nowej postaci. 10 700 monet, nie wiem w ogóle czy to wystarczy, żeby go tutaj wymaksować, ale jak nie, to mam jeszcze jakieś tam masteris, także na spokojnie sobie to odbierzemy. Tylko 925 punktów, także nie będzie z tym problemu. Na dobrą sprawę możemy właśnie tylko tutaj jedną nagrodę odebrać. Już będzie nowa postać odblokowana, także przejdźmy sobie do tego i wybierzmy. Dobra, 1000 kredytów za darmo. 1000 kredytów, jeszcze tam 75 kredytów pójdzie właśnie do sławy, spoko. 26 na 26. Dobra. No te kredyty, reszta się sama odbierze, ja nie będę teraz na to tracił czasu. Wydaje mi się, że 10 koła nie wystarczy, ale zobaczymy, na razie lecimy sobie. Który jest? 6, 7, 8, kolejny poziom, 9 wieża, chociaż czekajcie. Mamy 10, ile monet? 2800. Dobra, jest 11, będziemy mieli tutaj Star Power na pewno. Tylko na razie ogarnę, co tutaj te Star Powery robią i po prostu coś sobie wybiorę. Dobra, wiecie co? Wybrałbym sobie może ten pierwszy. Nie wiem, czy dobrze rozumiem ten drugi Star Power, ale na razie zdecyduję się na pierwszy. Najwyżej, jeżeli źle kupiłem, to możecie dać znać w komentarzu. Także bierzemy sobie ten Star Power. Mamy tylko 900 monet. Zobaczmy Hanka. Okej, okay, mamy kredyty, punkty mocy i 1250 monet, spoko. Muszę tutaj do Greya na przykład, okej. Okay. Do Greya można, czyli 100. Kolejne tutaj punkty mocy i 2000 monet, także powinno to teraz wystarczyć na spokojnie. Już sobie wybieramy tą postać i będziemy dokupywać, także kupmy sobie po prostu może tego liścia tutaj również z gadżetów. Mam nadzieję, że to jest liść, tak mi się przynajmniej wydaje. Wyposażenie tym myślę, że standardowo pójdziemy, dodatkowy gadżet niech będzie i nie wiem, na razie może niech będzie tarcza po prostu. Zobaczymy co tutaj się uda, może później damage dokupię. Na razie myślę, że tak będzie ok. Dzięki tej postaci również dobiję 79 tysięcy pucharów, także już tutaj sobie dobijamy powoli do tych 80. Zobaczymy co będzie dalej. Na razie chciałbym dobić 80, ale teraz skupmy się po prostu na właśnie tutaj gierce. Zobaczmy jakie mamy misje na duo, to jeszcze pod końcówkę tego sezonu, tego pasa sobie zrobimy. Dobra, to my zadać obrażenia, wygrać i pokonać. Dobra, to myślę, że możemy sobie to spróbować zrobić. Zagramy duo, zobaczymy czy dużo tych postaci tutaj na duo jest. Także polecimy 100 koła damage'u. Zobaczymy, jeszcze nie grałem tą postacią, jedynie co, no to jak trafiłem na kogoś kto grał, no to wiadomo, wiem jak tutaj działa i w ogóle. Dobra, lecimy sobie na pewno ten atak tutaj podstawowy jakiś czas tam na ziemi, że tak powiem, zostaje. Dlatego jest też to mega wkurzające. Ulta mamy, zobaczmy ten gadżet. Aha, dobra, czyli taki heal po prostu by wleciał. Także spoko. Tutaj eliminację muszę robić, także lecę jak najszybciej. Czekajcie, tutaj zadaję 2000. Oj, nie sprawdzę sobie, niestety. 2100 tam było, tylko że teraz jeszcze parę kubsy podniosłem, no nieważne. Przejdźmy sobie dalej do drugiej giereczki. Klikamy, zobaczymy. Okej, okay, epicki star drop, jeszcze wleciał 100 kredytów, także spoko. Dobra, ginie ziomek tego pingwina. Co tu? Aha, oni, dobra, oni tu w dwójkę chodzą. Ale dobra, udało się. Tylko, dobra, wyleczymy też. To jest naprawdę mega mocne to leczenie. Także też ciekawa dosyć postać. Zbieramy jeszcze to, czy on pójdzie po to. Ja mu tam rozwalę. Dobra, poszedł, wjeżdżamy sobie ultem pod tą rosę. Dobra, jazda. Kolejne tutaj, no tyle parkiusów to raczej bez problemu. Ziomek gdzieś tutaj uciekał, dokładnie. Shali rank 35, dobra. Ubity, został jeszcze komar. Wyleczymy się dodatkowe tysiaka, mamy to. I zobaczmy gdzie jest ostatnia drużyna. Dobra, chyba ten ziomek tam ma, także lecimy szybko. Okej, okay, on i ginie, także już mu tutaj pomagam. Dobra, chodź, o, dobra, chyba on da radę, jeszcze zultował sobie, dawaj no,
Okej, okay, udało mi się, także spoko, kolejny kill wlatuje. Tutaj akurat daje bot, także łatwo tę misję porobić. Na pewno fajnie jest to sobie tutaj zrobić przed końcem tego sezonu. Zawsze jakieś tam pucharki wpadną, także niszczymy na razie pierwszego Pyrecubesa. Idziemy na środę chyba, tak mi się przynajmniej wydaje, że będzie to... Ojojoj, ale się tutaj troszkę zagapiłem. Dobra, ale heal wlatuje, to są boty, więc też wiadomo, bez przesady. Dobra, tak sobie wjedziemy. Ojojoj, chociaż nie wiem, czy teraz niezbyt ryzykownie. Chociaż zobaczcie, jaki tu jest heal. No niestety, heala trochę brakło. Teraz zginąłem, także tych eliminacji się nie udało zrobić. A trochę szkoda, w ogóle to jest dziwne, że te boty po prostu tak razem chodzą. Kolejna sytuacja, gdzie ten Daryl i Colt w sumie szli dosłownie tak samo. Już się tutaj respie, niestety 0 Pyrecubesów, także damage troszkę mały. Ale zobaczymy, może coś się uda tutaj zrobić i chyba ja nie zdążę. Niestety, on tutaj dwóch ubił, także zobaczmy, co się udało tutaj porobić. Jedną eliminację tylko, jedną eliminację robimy i w sumie jest gitara, także 3 Pyrecubesy na start. Mam nadzieję, że teraz nie zginę jakoś głupio, tak jak w poprzedniej gierce. Chociaż myślałem, że tam się uda przeżyć, niestety się nie udało. Dobra, tutaj coś znowu jest, to była ciuchcia, dobra, ładujemy tutaj. To może ciuch się ubijemy? Gdzie on tutaj pojedzie? Aha, rzuca we mnie tymi pachołkami. Dobra, ginie. Dwa Pyrecubesy już tutaj wlatują. Zobaczmy, tu jest Melody. Okej, okay, udało się. Wjeżdżamy pod tutaj tą dwójkę i mamy kolejne eliminacje. Już mamy wielkie starcie, także spoko. Oni są gdzieś tutaj. Okej, okay, tutaj, dobra. Są, jest ta ciuchcia i El Primo. Także ubijamy. No i mamy wygraną grę, spoko, udało się zrobić misję. Dobra, dograjmy sobie tą jedną gierkę, wygrajmy to, bo niestety w poprzedniej gierce nie udało się wygrać, czwarte miejsce. Ale tu już dało boty, także nie powinno być problemu. Tam był troszkę problem z moim teammate'em, ale nieważne, lecimy sobie, żebyśmy tutaj to wygrali i będzie po prostu dobrze. Misję w sumie na sam koniec sezonu pasa zrobię. Dobra. Tu jest Buster, dobra, tego Bustera może by się udało tutaj porobić raczej bez problemu dokładnie. No tu są boty, od razu to widać, jak oni tutaj grają. Dobra, gdzie jest ten Clash? Tutaj, wjeżdżamy sobie takie coś, Shellka ginie i bez problemu nam się powinno udać. Kolejna eliminacja wlatuje, może teraz tego 8-bita ubijemy. Dobra, dwa teamy, nice, 11 perki, o, ziomek tam zginął. Tu jest Crow i Bibi, nie powinno być z nimi problemu. Zaraz ich tutaj postaram się ubić. Gdzie oni uciekają? Dobra, tu jest. Tam mam nadzieję, że sobie da radę, ziomek na dwa razy dosłownie pada. Wjeżdżamy też i mamy wygraną gierkę, także nice. Udało się to wbić, w sumie zrobić misję 7-0, także spoko. Otworzymy sobie jeszcze tego Star Dropa, w sumie misję zrobię, ma tu tylko jednego. Ale zobaczmy, czy odda epicki i legendarny, widzicie widzowie, opłaca się robić misję. Bo mamy teraz legendarnego Star Dropa za darmo, a tak bym nie zrobił misji i bym go nie miał. Także widzicie, na sam koniec odcinka, tak miło mi tutaj podziękował Supercell za właśnie robienie tych misji. Więc klikamy, no i zobaczmy, co będzie. Mamy skina do Primo, okej, tego walentynkowego. Myślę, że całkiem nieźle, jak za darmo, to pewnie czemu nie. 13 minut do nowego sezonu, ale myślę, że to było tyle w tym odcinku. Mamy przetestowaną nową postać, wymaksowaną. Dajcie znać, jak czy wam udało się właśnie odblokować tą nową postać. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka, siema!